Ola to piękna, mądra, cudowna, zadbana, z dystansem do siebie kobieta. Ale ktoś tu, kurwa, w młodości chyba nie lubił pić mleka. Adaś bardzo chciał być w życiu aktorem, próbował się dostać na filmówkę, nawet występował w przedstawieniach dla dzieci. Nie wyszło mu, no. Dlaczego ty nadal, kurwa, nie potrafisz zagrać kogoś zabawnego? No i dobrze, mamy 104 żarty, 4 minuty, żartuj. Na Olę z góry. No ale tutaj Ola bardzo ładnie odpowiedziała z TK Maxem i z Tandetą, kurwa, i z sabotowaniem Paczesia. Za co serdecznie dziękuję. Nie, spoko, jeszcze kurwa nie wiem kto, ale tak jest po lubi. Nie wiem co mam powiedzieć. No posłucham kurwa też. Mi się wydaje, że Fiolka brzmi jak demo? No jak? Ale to chodzi mi mikro, a nie jestem. No kurwa, no, przyszłam po twoją duszę? Nie wiem. Dla mnie już był rozpierdol, jak graliście w marynarza. W ogóle tak mamy dziwny kąt. Ja dopiero później zobaczyłem, że Olka tam też jest. Tylko ja chciałem jeszcze dodać, że bardzo fajne było to, że nie wszystkie żarty były o tym, że Ola była niska. A, Ola też nie wszystkie miałeś o tym, że on wygląda jak zjeb. To też jest bardzo fajne. Jest 2-1 w żywi. Przechodzi dalej. Adam Sowacz! Przedtem matka próbowała je usypiać, czytając im, że wiersze Tomka, więc to jest prawdziwe.
wychodziła książka z wierszami dla dzieci autorstwa Tomka Nowaczyka, no ale to nie działało, bo to jest jedyna książka po lekturze, w której dzieci mają kurwa koszmary. Ktoś ma dzieci? Chce? No, tak, proszę, będą kurwa mordercami, proszę pana. Ja zanim do żartu, to chciałbym tylko powiedzieć, że dałem tę książkę Mieszkowi za darmo, bo go nie było stać. Ja chciałem powiedzieć, że imię Mieszko zobowiązuje. Można powiedzieć, że Mieszko Milkiewicz kontynuuje tradycję historycznego władcy Polski Mieszka I, bo w podobnym stopniu jak Mieszko I po Higienie. Mieszko jest takim flejtuchem, jest tak na bakier z Higieną, że nawet Higiena pisze przez CH. To nieprawda, dał mi książkę, bo miałem wadę fabryczną. Sorry. Ogólnie Tomek poznał się ze swoją żoną na studiach prawniczych. Studiowali razem, ona skończyła te studia i została sędzią. Natomiast Tomek potrzebował 5 lat studiów i 2 lat aplikacji sędziowskiej, żeby się zorientować, że peruki i kiece można też nosić w kabarecie. Mieszko pochodzi z Białego Stoku, to bardzo rasistowski. Ale Mieszko nie jest rasistą. Nie, że ma takie dobre serce, po prostu trudno wyobrazić sobie, że Mieszko do kogoś krzyczy brudas. Nie wiem, czy wiecie, ale Tomek jak jest w sklepie i robi zakupy, to bierze tylko produkty, które leżą albo bardzo wysoko, albo bardzo nisko, ale boi się średniej półki, bo spędza tam całe życie. Ja wiem, co myśli, że ten żart na mnie też pasuje, ale stary, ja nie mam 40 lat. A po drugie, wiesz co, spierdalaj, tylko twoja żona może mnie sądzić. Mieszko pochodzi ze ściany wschodniej i jak pewnie słyszeliście, ma akcent. Mieszko ma tak zajebisty wschodni akcent, że kiedyś w podstawówce dostał 6 z rosyjskiego, a on pojebał plan lekcji i myślał, że odpowiada z Polaka. Ja chcę zacząć. Tutaj Tomek Nowaczek bardzo, bardzo mocno zaczął, co możemy wszyscy zauważyć. Że Mieszko, że jak Mieszko jest w trasie, to żona czuje ciepło na brzuchu, bardzo mi się to podoba i nie jestem w stanie w to uwierzyć. Generalnie Tomek mam wrażenie, że zaczęłeś spędzać więcej czasu, bo kurwa trochę było mniej z rodziną w sensie, bo było trochę mniej energii, także tak to się kurwa kończy, jak są deszczą z rodziną. Ale plus za to, że kurwa napisałem na kartce higiena przez CH. Tak, tak, super, to Mieszko wykminiłeś, że zaraz jednego żartu dałeś, 2, 3. Spryciarz. No, ale peruki i kiece, że w kabarecie, ale ci dojebał, nie? No. No co, to my w zasadzie już wiemy. Wiemy, kto przechodzi. 3, 4. Mieszko Mikiewicz! Harry mówi o sobie, że jest informatykiem i ultrakatorem. Harry jest takim katorem, że nawet jego system operacyjny nazywa się Witraż 2000 po narodzinach Chrystusa. Mateusz Petryka. Mateusz Petryka wygląda tak bardzo jak pedofil.
same podchodzą do niego i pytają, czy na furgonetce jest szczeniaczka. Myślałem, że coś wymyślisz, a ty prawdę po prostu mówisz. Harry Zalewski jest tak stary, on jest tak stary, że egzamin na informatyka zdawał na Pegasusie. Przy czym, że zdał i tak tylko dlatego, że zdawał na Uniwersytecie Katolickim, dlatego że na pytanie, na jakiej zasadzie działa gra strzelanie do kaczek, odpowiedział, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Mówmy się, że to jest chujowa praca, ale to właśnie tam, na zapleczu Biedronki, przeszedł swój pierwszy seks. Nazywała się Basia. Borówka Basia z Gangu Świeżaka. Stary, jaka chujowa, ja się wybawiłem tam. Co tam ja na ciebie miałem? Harry Zalewski. On jest tak stary i poślubił swoją pierwszą dziewczynę, ale jest takim katolem, że nadal zamawia swoje prezerwatywy w Dark Webie. Nawiasem mówiąc, tam właśnie poznał swoją żonę. Wstrzymaj tutaj. Nawiasem mówiąc, tam poznał swoją żonę, kiedy razem pracowali jako dostarczyciele dziecięcej pornografii dla lokalnych księży. Gdy dziewczyna Mateusza Petryki uprawia z nim seks, żeby mieć orgazm, musi fantazjować o tym, że nie uprawia z nim seksu. Na wyjazd na majówkę nad jezioro, z dala od cywilizacji, zabrał jedynie mikrofalówkę, bo miała funkcję grill. Gdy Mateusz Petryka był małym dzieckiem, jego rodzice postanowili się przenieść się z Płocka do Poznania w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety Mateusz ich odnalazł. Ty, Petryka, ty te żarty to jakoś ładujesz sobie z sieci do mózgu? Tak brzmisz, jakbyś dopiero dostawał jej i czytał, nie wiem, na gałkach pocztowych. Tam wszystko w porządku, ale szatym, bo ostatnio jak cię widziałem na rożu, to miałeś na kartkach te żarty, a teraz udawałeś, że je pamiętasz? Wcale nie wiem, co mówić. Są tutaj z nami wasi bliscy. I na temat przechodzi Harry Zalewski! Michał, bardzo się cieszę, że akurat z tobą jestem. To jest na ciebie wielki zaszczyt. Nie podoba mi się trochę idea losu, nie byłem pewien, czy wziąć udział, bo to trzeba poradzać osoby, które się lubi, szanuję, dlatego ponownie bardzo się cieszę, że jesteś. Damiana rzuciła kiedyś dziewczyna, która miała raka. Damian był bardziej złośliwy. Grałem kiedyś głuchy telefon. Kojarzy się taką grę. 3-4 głuchy telefon. Grałem kiedyś głuchy telefon i dałem
hasło Michał Juszczyk i na końcu wysłał pista. A co ciekawe, grałeś tylko w 3 osoby, ja i jego starzy. Damian wszędzie się spóźnia, nawet jego muzyka, którą gra, jest opóźniona o 50 lat. On gra disco funk, który był popularny w latach 70. Tak bardzo się wkręcił, że za 3 lata umrze na AIDS. Kiedyś bardzo się śmiałem na występie Michała. Oglądałem wtedy Lotka na telefonie. Korwal, organizator pierwotnej listy występujących, którzy mieli dołączyć do finalistów, tworzył ołówkiem. I Damian, powiem ci to samo, co zawsze powtarzał twój ojciec. Jesteś tutaj tylko dlatego, że nikomu nie chciał się użyć gumki. Miałem wyrzuty sumienia, czy brać udział podczas zaproszenia, jest eliminacja. Później przypomniałem sobie, że już tak się dostał, bo mu Grzesiu był tam, pisał żarty. Także mam ludzi teraz. Natomiast finalizując transakcję, przygotuje mnie tam taki kolega z Ameryki. I on mnie pyta, jaki jest u was taki największy film autor science fiction. Ja myślę, kurwa, Jacek Dukaj, Stanisław Lem. A później sobie przypomniałem, jak słuchałem Juszczaka, jak opowiada ze sceny, że prawie seks z dziewczyną. Damian ma bardzo płytki sen, budzi go byle szmer czy sapanie, dlatego musiał wyprowadzić się z domu rodzinnego, bo mu stara cały czas sapała, że jest Iwanem Nieudacznikiem. Słuchajcie, bardzo fajnie, podobało mi się mega i też bardzo cenię to, że naprawdę gracicie sobą i tego pamiętam. Skóra, no ten, że jak już taka się ogląda, że ten notka oglądałeś na telefonie. To bardzo fajne. No ale kto kurwa tak się robił? Ja się przyznam, że ja oglądałem sobie Lotka na telefonie. Dlatego za mnie przychodzi Michał Juszczyk. Wygrałeś, co ma ten sukces? A Mieszko. No dobra, Mieszko zaczynam. Jakby ktoś z końca nie słyszał, to Mieszko zaczyna. Mieszko zaczyna. Dzień dobry. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że się z tobą widzę tutaj w drugiej rozdziale. Bo myślałem, że to będzie Ola, że sprowadzi cię do parteru i wygra doświadczenie. Ale to jest w ogóle bardzo trudny przeciwnik, bo jak już wiecie, na Adama Sopańca bardzo trudno jest napisać żarty na Rosza. To jest niemożliwe, żeby napisać na niego żart, w którym nie pojawiają się słowa patrzeć albo sapo. Ale to też już się zmienia powoli, bo nowy program Paczesia nosi nazwę Zoba co jest. Natomiast jego nowa polityka odnośnie supportów to Zoba kogo nie ma. Mieszko. Mieszko. Inaczej zawsze. Obelix. Jak był mały, to wpadł do kociołka Panoramixa i został obdarzony nad ludzką siłą. Mieszko! Teraz chodź. Wpadł do Obelix, a Mieszko jak był mały, to wpadł twarzą, taczkę gnoju i został sobą. Jak byłeś mały, to chyba nie trafiłeś w kociołek, teraz tak mówię. Adam dużo zarobił hajsu, supportując Paczesia, ale nie odjebało z tego powodu. Nie. Teraz jak za każdym razem, jak wysiada z Ubera, to mówi, reszty nie trzeba. A jak Menel na mieście prosi go o piątkę, to Adam naprawdę za każdym razem mu przybija. Mieszko! Mieszko, Mieszko, biorę soku. Jego rodzice pochodzą ze wschodu. Mieszko, Maś, Mieszko.
jeszcze imię, ale to jest rodzinna tradycja. Oboje jego rodziców, ze wschodu właśnie, też ma zabawne imiona. Tata Mieszka ma na imię Alfons, a mama Mieszka ma na imię, u niego pracuje. No to fajnie jest oberwać żartem na Nowaczyka. Ojciec Nowaczyka ma na imię Alfons. Mój to jest Jarosław i by się kurwa ustawił. Naprawdę, zajebałeś jak wentylacja dzisiaj. Nie wiem, czemu to stoi. A tam, jak był mały, to chciał być aktorem. Cała szkoła wiedziała, cała klasa. Na szatnie mówił garderoba. Na lekcjach się pojawiał dopiero po trzecim dzwonku. I czytał Czechowa. A Czechow kiedyś napisał, że jak na ścianie w spektaklu wisi strzelba, to w ostatnim akcie musi wypalić. Ja powiem tak, jak w spektaklu gra Adam Sobaniec, to nie może wypalić. Nie powiem. Razem taki duet, coś jak flip i flap, i w tym duecie ja jestem flip i flap, a Mieszko jest nikim. Dobra, to na koniec po warunach. Jak wiecie, jestem z Białegostoku. I nasuwa mi się takie skojarzenie, że Adam jest jak ruch LGBT. Bo jakby część ludzi go otwarcie hejtuje, ale większość tu mówi spoko, niech on tam sobie robi, co mu się podoba. Byle w domu. Mieszko! Mieszko! Ma problemy z wagą, przyznał mi się, że ma. O, teraz ty zrobił brawo, prawda? Ma w ostatnim czasie trochę schód, ale on przyznał, że Mieszko nie potrafi się powstrzymać przed spierdalaniem, nie? On pracował jako kelner i wyjebali go za podjadanie. Pracował jako dostawca pizzy i wyjebali go za podjadanie. Pracował w banku spermy. Zajebiście jestem, kurwa, tak rozdarty. Ja ogólnie rzecz biorąc to na pewno... Ja podzielę swój głos po prostu i tyle. O, bo na mnie mowa. Mieszko, to chyba mam w kurwa. Chuj śmieszne. Dajcie państwo raz na dobra. A na korzyść Mieszka fajne było to, że to pierdalał zobowiązowi w przerwie. To też jest fajne. Bo to był taki bonusowy materialik, także ja jestem rozdarty, ja dzielę głos na kurwa. Nie, a tak naprawdę bardzo mi się podobało, że Adam, naprawdę masz właśnie... Uważasz, że jest nikim ten Mieszko i z tą mogę znać, to jest tym gnojem, bardzo mi się podobało. Flip i flap, kurwa, i że on jest nikim. To też było bardzo śmieszne. A Mieszka mi się podobało wszystko. Mi się podobało Sobaniec, że ty myślisz, że wszyscy tutaj w tym konkursie, ty na tym rozpadu mają starych o imieniu Alfons. Mówisz starych, że to przyjdzie. Powiesz od innego typa, zadziała. Nikt się nie zgadnie. Super, Mieszko, reakcja, że odwinąłeś się, że jednak masz ojca Jarosława. Ale bardzo mi się podobało, że fajnie zmieniałeś taką technikę, że tak długo, wolno mówiłeś, tak udawałeś, że jesteś upośledzony. A przynajmniej nas wszystkich nabrałeś. Udawałeś, że jesteś upośledzony. I tak długo tak gadałeś, tak długo, długo i na koniec było nic. Oddajmy już głosy? Oddajmy głosy, ty masz podzielony głos, tak? Karol? Tak, ale w związku z tym, że wiem już na co głosujecie, to też może być jednogłośnie. Michał Juszczak,
żartem? Jeroniuszak był ministrantem, ale był tak brzydkim dzieckiem, że ksiądz wchodzący na zakrystię, gdy go zauważył, mówił: ale mnie dziś boli głowa. Dzieckiem, że był jedynym ministrantem, którego kościół przenosił z parafii do parafii. Okej, tak, zacząłeś religią tu też, bo Harry jest ultrakatolem. Że bawił się ze swoimi synami w kościół i obciągają mu za opłatek. Michał Juszczak jest jedynym człowiekiem na świecie, który lepiej niż na zdjęciach wychodzi na portretach pamięciowych. Harry jest mistrzem paskudnych, krótkich żartów, spłodził już 3. Michał Juszczak jest niski. Poza tym, że gdy raz wiozą go po występie, zapłaciłem mandat za przewożenie Juszczaka bez fotelika. Harry nie ma zbyt wielu osiągnięć. Ostatnim było mistrzostwo województwa koszenieckiego w szachach. Jak dawno to było? Było województwo koszenieckie. Bo ja mógłbym być twoim ojcem. Wiekowo oczywiście, no może nie jestem, teoretycznie mógłbym być. Ale matka Juszczaka zawsze pilnowała, żeby klienci używali prezerwatyw. Juszczak był ministrantem, jest bardzo wiodącym nadal i bardzo ważne są dla niego sakramenty, zwłaszcza spowiedź. On ma tak, że jeżeli ulegnie pokusie masturbacji, od razu jak najszybciej idzie do spowiedzi. Ja wiem, że dla wielu z was to może być szokujące. Nawet ksiądz dziwił się, że podchodzi do spowiedzi 3 razy w trakcie jednej mszy świętej. Harry lega się pocić. Do tego stopnia, że jak robię jakąś laskę i skapnie na nią troszeczkę potu, ona myśli, że jest skończył i że z wejdzie do domu. Ja chciałam podziękować w ogóle za tą bitwę i dajcie dla niej brawa, bo bardzo było to było... I po tej walce ja naprawdę cieszę się, że tutaj jestem. Chłopcy, ja wiem, że jak będziecie się dzisiaj kłaść, spać, to będziecie zadowoleni, bo ten wieczór jest... nikt nie jest przegrany, nikt nie jest przegrany. Ja z sympatią do pedofilii Zalewski. Mieszka Mikiewicz. Wystarczy jeden rzut oka na Mieszka, żeby stwierdzić, że zawsze goli brodę przed seksem.
Mieszkał w szkole, wygrał konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera. I to nie jest jedyne podobieństwo życia Mieszka do Harry'ego Pottera. Bo Mieszko i jego żona są jak Voldemort i Harry Potter. Gdy tylko Mieszko podchodzi do niej z uniesioną różdżką, ją od razu napierdala głową. Harry Zalewski, czyli co by było, gdyby zrobić męskie granie w Hogwarcie? Harry robi często bardzo różne dziwne rzeczy. Ostatnio widziałem, jak próbował podnieść jakość swoich żartów. Po prostu stał nad kartką i mówił: Wingardium Leviosa. Harry, to idioto. Mówi się Leviosa. Gdy on ma ochotę na seks, a jego żona nie, żeby ją podniecić, wysyła jej zdjęcie kutasa. Gdy ona ma ochotę na seks, a on nie, żeby ją zniechęcić, wysyła jej zdjęcie swojego kutasa. Jak ona nie ma ochoty na seks, to wysyła mi zdjęcie do oczek. Harry jest nieznany, to jest smutna prawda, ale wspiera się. Coraz lepszy. Harry jest tak znany, że łyka Viagra na potęgę, bo ktoś mu kiedyś powiedział, że to najlepszy środek na potencjał. Odkąd Mieszko dowiedział się, że ciąże powstało w wyniku gwałtu, można usunąć. Jego ulubioną techniką antykoncepcyjną jest gwałt w małżeństwie. Potem raz po gwałcie próbował pogodzić się z żoną, niestety jego technikę pogodzenia wybrał seks na zgodę. Droga Harry'ego do kariery jest jak pierdzenie w przestrzeni kosmicznej. Lubi nic nie robić, ale dokąd zmierzać. Harry jest jak ten szary papier toaletowy, jak robi robotę, ale nic ponadto. Mieszko boi się zarazić boreliozą przez seks. Ja wiem, że boreliozą, wszyscy wiemy, że boreliozą nie można zarazić się podczas seksu. Ale my nigdy nie łukaliśmy gniazda kleszczy. Let's go!